Pompa ciepła Toshiba Elstia All in One. Zapowiedź. Czyli co, samo poczucie po urlopie wraca. Nareszcie. Jak się ma taką super pracę, to urlop nie jest skazany, bo to tylko pogarsza całą sytuację. Nie, to nie ma sensu. No właśnie. A tutaj będziemy mieli pierwszy raz Toshiba All in One, czyli lodóweczka. Zaraz będzie widać. Także nowość w ofercie, która będzie w przyszłym roku dopiero. Ale my ją mamy już. Proszę Państwa, chodzi o to, że instalatorzy to też ludzie. Ja chcę teraz pokazać, żeby to, nie? I proszę bardzo, co inwestor przygotował. Od dzisiaj tylko będziemy u takich inwestorów pracowali. Smacznego Nowato. Sprawdzone, polecone. Będziesz pan. Jest to będzie osobny terminarz. Ty, ale skąd by pan wiedział, że myjemy te... Wywiad działa. Żebym wygrać środowiskowy, to nie chodzi, bo sąsiada się pytał, co jemy. No. I że pijemy wodę niegazowaną. O. Wiadomo, no my się wzbijamy na wyżyny instalatorskie i inwestorzy też się wzbijają. A powiem ci, że głodny jestem akurat. Ale pani skąd ten pan wiedział, że my robimy przerwy? No. Bo za to nie wskazuje. Ten poczęstunek miły, ale nie całkiem bezinteresowny. Bardzo fajnie. Wiedzieliśmy, że tutaj inwestor, kiedy zrobiliśmy mu przygotówkę, najpierw położyliśmy przewody freonowe w posadzce, wystawiliśmy na zewnątrz, no i niestety inwestor trochę je złamał, zagiął jeden przewód. Nie udało się go zalutować bez rozbierania dużego kawałka ściany i poszliśmy w kierunku innym, czyli dodania przewodu po elewacji. Było to prostsze, mniej wymagało pracy. Może chodzi o to, że nie musielibyśmy tam wyburzyć tej dziury, powiększyć, żeby dostać się, żeby tam się nic nie spaliło. To głównie chodziło o to, więc puściliśmy freon, jeden z freonów po ścianie. Mogły właściwie iść dwa tak, ale już ten jeden był dobry w środku i przewody komunikacyjne. Także dziękujemy za poczęstunek. A chłopaki z Unimaxu to życzyli sobie, żeby ich pozdrowić. Pozdrawiamy chłopaków z Unimaxu. Nie załatwiam motylu. O, chłopaku z Unimaxu zawsze. Najlepsza kawa. Zawsze w mieście. Tak, super kawa, zawsze coś słodkiego. No i towar, jeszcze, no, towar na mają. Napoje mają nawet fajne, nie? Poza tym wszystkim na marginesie można u nich kupić towar. Trzeba się brać do roboty, bo szef przyjął. No, jeda. Nara. Ja nie potrafię zrozumieć, czemu my dzisiaj nie stali szybciej. Tego nie mów, bo ja tylko... Wiedzę, że mamy tyle roboty. To bułka, no wiesz, tak? No. Ale ty jaki tyle roboty, zobaczcie, Toshiba lodóweczka. Toshiba lodówka i jest mało roboty, znaczy dużo. Dwa obiegi, plus ciepła woda, od razu w środku, od razu to wszystko jest zbudowane na dwóch obiegach, może być też na jednym obiegu, jak będą lodówki, to na razie ich nie ma. To jakby była, wygląda jak inwestycja w Mosiądz. Tak. Inwestor zainwestował w Mosiądz. Po prostu jak się skończy ta pompa za 25 lat, to będzie miał emeryturę z Mosiądzu. Ale instalacja, pompa się skończy, instalacja zostanie. Ale sprzeda Mosiądz i będzie bogaty. I koniec naszej instalacji.
Chłopaki już zwijają towar, liczymy kształtki, ponieważ tutaj mieliśmy taką umowę, że nie wiedzieliśmy, co będziemy robili od początku. Zmieniały się różne koncepcje. Wchodzą w grę klimakonwektory, jeszcze dodatkowy obieg, więc był dodatkowo zawór dwudrożny zrobiony, no i tak dalej, i tak dalej. I cóż, Toshiba Estia zdecydowała się właśnie na wyprodukowanie, wypuszczenie takich jednostek all-in-one, które będą miały w sobie już na przykład dwie grupy pompowe, czyli na grzejniki i na podłogówkę. Bardzo to systematyzuje pracę, bardzo to ułatwia pracę, ponieważ one już są zbudowane fabrycznie. Mamy wyjścia gotowe. Przy odrobinie dobrej woli można tak zaprojektować, żeby ta lodówka stała gdzieś w rogu, blisko ściany i zajmowała naprawdę niedużo miejsca. My tutaj mamy jeszcze dodatkowo takie zadanie. Inwestor nie wiedział, czy chce chłodzić tą pompą, czy tylko ogrzewać, więc mamy przygotowanie pod klimakonwektory, gdyby zdecydował się założyć chłodzenie. Najlepsze chłodzenie, jakie może być, to jest na klimakonwektorach. Nie zrobi tego podłogówka, uwierzcie Państwo. Natomiast te klimakonwektory sprawdzą się. Oczywiście musieliśmy wstawić tutaj zawór dwudrogowy, który oddzieli podłogówkę od zasilania klimakonwektorami. No i to tak o wygląda. Wewnątrz są właśnie te dwie grupy pompowe z mieszaczem. To wszystko, zbiornik do ciepłej wody użytkowej. To wszystko jest made in Toshiba. Czekamy na te jednostki, mają pojawić się w przyszłym roku. Także 14 kW jednostka R32, Toshiba Estia R32, 14 kW. Niestety na jednej fazie, ale w większości przypadków damy radę. Pozdrawiam, Novato, sprawdzone, polecone. Wow. Yeah.